Moi kochani, ja tak na chwilę w sprawie miłości. W sprawie miłości to znaczy, że człowiek potrafi kochać. Miłość to jest takie uczucie, które w różny sposób jest definiowane. Mnie najbardziej odpowiada taka definicja z Polinezji, że miłość to jest radość przebywania z osobą, którą się kocha. I w naszej kulturze zdarzają się również takie sytuacje, w których ludzie nazywają miłością coś, co nie ma nic wspólnego z radości przebywania z, bo jeżeli ja odczuwam miłość do kogoś, to również chciałbym, żeby ta druga osoba odczuwała miłość do mnie, żeby też odczuwała radość przebywania ze mną. Czyli wszelkiego rodzaju bzdury w rodzaju, że ja biję swoje dziecko, żeby je wychować na człowieka, na dobrego człowieka i dlatego je biję, ja, bo ja je kocham, są najgorszą bzdurą na świecie. Dotyczy to tych porąbanych rodziców, którym się wydaje, że karanie to jest wyrażanie miłości. Natomiast to dotyczy tych, którym się wydaje, że może istnieć coś takiego, jak maltretowanie drugiej osoby z miłości. I chciałbym dalej pociągnąć, ale temat jest tak poważny, że na tym zakończę i dokończę w następnym odcinku. Bo to, jeżeli ci się wydaje, że można kogoś karać i jednocześnie okazywać mu miłość, to jest chore.